Buka, 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 buka. Siemano, witamy was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Buka, jak bym coś nie kojarzył, ze mną jest M2A do CDI z dykami DJ Ofa. Zwróćcie ogromne hałas! Mi się bardzo podobało, może ludzi nie było jakoś 3000 miliardów, ale bardzo fajna była energia. Bo skoro specjalnie z Anglii przyjechałeś, tak? No tak, tak. To był taki część mojego planu, jak nakręcenie. Jak nakręcenie też dwóch klipów do muzykomy pozostałych, tak żeby zamknąć promocję albumu, a przy okazji Buka miał premierę swojego i tak zamknęliśmy to wszystko w jeden plan i fajnie było to być. Było spoko. Jakaś płyta nowa? Póki Jacob nie zjedzie, to nie wraca. Kiedy zjedzie, no to chyba trzeba je wydać. No na razie nie. Ja na razie robię następną solówkę. Chcę zrobić ją w klimatach rapkorowych, to już użyłem. I tam. Jak wszyscy będziemy w jednym miejscu, jak przyjedzie score, to nagramy tylko sumy na pewno. Myślę, że Egzegi Monumentum, tak jak zapowiedzieliśmy, to ta płyta właśnie powstanie. Mam nadzieję, że do Anglii na razie wracasz, że zostaniesz w Polsce. No tak, tak, do niedzieli zostaję w Polsce. Tylko do niedzieli? Tak, tylko do niedzieli, a potem wracam z powrotem do swoich obowiązków. Ale zamysł jest w głowie taki, żeby to wszystko odpalić na grubo. No co, tylko świeci i Gdańsk koncerty, tak? No tak, tak, bardziej wspomagam Bukę w jego solowej trasie teraz. Niż promujemy nowy projekt, tak? W sumie styli, ale przyjdzie na pewno taka trasa i na pewno się o tym dowiecie. Ostatnio na dniach wydałeś swoją płytę. Jaki udział jest swoją płytę? Wiesz co, ja nagrywam muzykę ogólnie dla ludzi, którzy chodzą po tej planecie. Nie patrzę, do kogo dotrze, jeżeli ona dotrze do kogoś, to fajnie, że dotarła, bo chciałbym, żeby docierała do wszystkich moją muzykę. Zabijamy samą myślą, przemy układamy i czas niszczą, zapadamy nisko. Planujesz skoro nagrać coś teraz solowego? Wiesz co, planuję, ale plan do realizacji to trochę jednak jest. Wiesz co, jeśli przyjdzie taki moment w życiu, kiedy powiem tak, robię płytę, to po prostu siądę i ją zrobię. Nie zajmie to długo czasu. Na chwilę obecną nie mam jakiegoś szeroko określonego planu. Właśnie. Jak ci się układa współpraca z Rahimem, jego wytwórnią? Bardzo dobrze. Coraz lepiej, tak naprawdę. No generalnie jestem w stanie realizować wizję artystyczną. Nie mam jakichś ograniczeń na tym polu, więc jest fajnie. Jest po prostu nie jestem jakoś ograniczony przez jakieś rzeczy. I to jest najważniejsze, więc... Yes, yeah.